Szanowni mieszkańcy gminy Więcbork, minęły 4 lata pracy i służby na rzecz naszych mieszkańców. W poczuciu obowiązku informacyjnego przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności burmistrza i Rady Miejskiej w kończącej się kadencji. Jednym z założeń mijającej kadencji było zmniejszenie zadłużenia gminy Więcbork. Między innymi poprzez zmniejszenie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz racjonalizację wydatków bieżących gmin. Dzięki temu zadłużenie zmalało o ponad 3 160 000 zł. Mniejsze zadłużenie to mniejsze koszty obsługi długu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na poprawę jakości naszych dróg. Na ten cel w ostatnich 2 latach przeznaczaliśmy co roku ponad 3,5 miliona złotych, czyli dwukrotnie więcej niż w 2014 roku, kiedy na ten cel przeznaczono zaledwie 1 750 000 zł. Dzięki temu wykonaliśmy bardzo wiele inwestycji drogowo-chodnikowych na terenach naszych wsi i miasta oraz wybudowaliśmy nowe punkty świetlne. W ten sposób przede wszystkim poprawiamy jakość życia naszych mieszkańców, ale również zwiększamy ich bezpieczeństwo. W naszych działaniach nie zapomnieliśmy o żadnej grupie wiekowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci do lat 3, we wrześniu rozpoczęliśmy działalność klubu dziecięcego. W ten sposób nasi najmłodsi mieszkańcy mają zapewnioną profesjonalną i przyjazną opiekę, a ich mamy mogą powrócić do aktywności zawodowej. W tym roku powiększyliśmy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenach wiejskich i w mieście poprzez budowę siłowni napowietrznych oraz urządzeń do street workoutu. W sierpniu do użytkowania oddane zostało Centrum Aktywności Seniora. Miejsce, które tak długo nasi seniorzy oczekiwali. Miejsce, w którym mogą się spotykać, porozmawiać, jak również rozwijać swoje pasje, między innymi w ramach działalności klubu Senior Plus oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozwój gminy to również gazyfikacja Więcborka, a następnie okolicznych miejscowości. W czerwcu 2017 roku podpisałem list intencyjny z dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa w Bydgoszczy, panem Sebastianem Latanowiczem. Już po roku, bo w czerwcu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, a już w 2021 planowane jest rozpoczęcie inwestycji. To bardzo dobra wiadomość dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie dobra współpraca z radnymi, za którą dziękuję. Zapraszam wszystkich do obejrzenia materiału filmowego przedstawiającego sprawozdanie z 4-letniej kadencji burmistrza i Rady Miejskiej Więcbork. Kadencja samorządu Więcborka 2014-2018 upłynęła przede wszystkim na sukcesywnym zwiększaniu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę dróg. Z 1 700 000 w 2014 roku zrobiło się pod koniec kadencji 3,5 miliona złotych. Przez ten cały czas drogi powstawały zarówno w mieście, jak i na wsiach. Wystarczy wspomnieć w tym miejscu chociażby Runowo czy Zabartowo. Dodatkowo na osiedlu piastowskim pojawiło się 49 lamp oświetleniowych, a przy Nowym Rondzie w Więcborku został wreszcie utwardzony teren w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. W sumie przez tę kadencję na drogi wydano ponad 12 milionów złotych. W tym miejscu warto także wspomnieć o mieszkaniach komunalnych w Runowie Krajeńskim. Decyzją burmistrza i Rady Miejskiej budynek po byłym przedszkolu właśnie w Runowie został przebudowany i pojawiło się tam 5 nowych mieszkań. Obok stanęła również siłownia plenerowa, których w mijającej kadencji też pojawiło się kilka, zarówno na wsiach, jak i w mieście.
Prawdziwym przełomem mijającej kadencji była również gazyfikacja Więcborka. Coś, o czym mówiło się od dawna, teraz nabrało wreszcie realnych kształtów, bo w tej sprawie został podpisany list intencyjny. A co najważniejsze, spółka gazownicza ogłosiła przetarg na dokumentację techniczną gazyfikacji Więcborka. W mijającej kadencji wiele działo się także, jeśli chodzi o najmłodszych i najstarszych mieszkańców miasta. Dla tych pierwszych przy przedszkolu powstał klub dziecięcy z dwoma oddziałami żłobkowymi. To swego rodzaju kamień węgielny pod przyszłą budowę żłobka lub rozbudowę przedszkola, a młode mamy wreszcie nie muszą korzystać z usług takiej samej instytucji w sąsiednim Sępólnie. Z kolei dla najstarszych mieszkańców powstało Centrum Aktywności Seniora. Całkowicie odnowiony budynek za urzędem miejskim, zaplecze socjalne i parking. To z jednej strony zupełnie nowe standardy dla więcborskich seniorów, a z drugiej jedna z największych inwestycji w Więcborku w mijającej kadencji. Śledząc w szczegółach wszystko to, co działo się w gminie Więcbork w kończącej się kadencji samorządu, na pierwszy plan wysuwa się jednak wszystko to, co ogólnie związane jest z oświatą i kulturą. Pod kątem inwestycyjnym kadencja zaczęła się termomodernizacją miejsko-gminnego ośrodka kultury. W międzyczasie doszło do budowy m.in. świetlicy szkolnej w Sypniewie. A kadencja zakończyła się termomodernizacją szkół podstawowych w Zakrzewku i Jastrzębcu. W tym roku po raz pierwszy przyznano także stypendia, nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów więcborskich szkół. Wiele ciekawych wydarzeń działo się także w obszarze szeroko rozumianej kultury. Więcbork odwiedzili m.in. Andrzej Piaseczny czy Grzegorz Turnał. Nastąpił powrót do organizacji dorocznych bali sportu i kultury. Pojawiła się także tradycja organizowania koncertów noworocznych. Jednak największym i niewątpliwie najbardziej spektakularnym wydarzeniem kulturalnym mijającej kadencji był koncert Andrzeja Dobera na więcborskim rynku. To jest okazja do spotkania z więcborszczanami. Oni będą mnie ciekawi po 40 latach, bo ja wyjechałem z tego miasta mając 15. A ja będę ich ciekawy i zobaczymy, co z tego wyniknie.